Witam wszystkich na moim kanale. Nie przerywaj. Zapraszam do posłuchania mojej opowieści, trzeciej części, tak jakby o moich doświadczeniach z leczeniem odwykowym, o moim odwyku, o moim uzależnieniu. Opowiem wam ciąg dalszy, czyli o moim leczeniu stacjonarnym. Jak widzicie, inna sceneria. Jestem u siebie w domu, nagrywam od siebie z domu, z mojej kuchni. Moje mieszkanie nie jest duże. I cóż, dzisiaj mieliśmy bardzo piękny dzień, od tego może zacznę, ponieważ słoneczko było piękne, piękna woda, nasz piękny zalew Pasternik. Super zdjęcia mi wyszły, także dziękuję Bogu za ten dzień. Dziękuję, że miło go spędziłem i za to, że mogę podzielić się z wami moim opowiadaniem, moimi doświadczeniami. Tak jak mówiłem w poprzednich częściach, zakończyłem leczenie odwykowe na oddziale zamkniętym, wróciłem do domu. No i cóż, odczułem tą pustkę, odczułem brak moich kolegów. Odczułem brak tych sal, odczułem brak tej atmosfery, ale zdałem sobie sprawę i dobrze wiedziałem, że znajdę się na zewnątrz, zacznie się normalne życie, prawdziwe życie, zacznę żyć na własny rachunek, zacznę żyć swoim życiem. Dobrze się czułem i oczywiście te miesiące, te dni mijały. Wszystko było w porządku, ale też jak wiedziałem, musiał przyjść taki czas jakiejś próby, musiał też przyjść czas trochę gorszego samopoczucia, prawda? Życie to nie tylko abstynencja, to nie tylko przyjemności, to nie tylko uśmiech, to są troski dnia codziennego, to jest praca, rodzina, są różne zajęcia, są różne problemy. Postanowiłem spróbować, jak to jest na terapii stacjonarnej, jak to wszystko zacząłem. Oczywiście udałem się do takiego punktu, on jest u nas w szpitalu. Tam oczywiście przyjdzie Lolo, mi terapeutę. Ja umówiłem się z nim na pierwsze takie spotkanie, prawda, gdzie zapoznaliśmy się. Była to kobieta. Rozmowa się zaczęła i już od samego początku wiedziałem, że to nie jest to. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te wszystkie pytania były takie trochę na wyrost. Było ich za dużo. Było ich za dużo. Ja poczułem się w pewnej chwili zmęczony. Poczułem się osaczony. Poczułem się zdruzgotany. Były to same negatywne emocje. Absolutnie nie czułem żadnej więzi z terapeutą. Absolutnie nie czułem jakiejś płynnej relacji, czegoś dobrego. I oczywiście po takim spotkaniu nie marzyłem o niczym innym niż o wypiciu. Zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo niebezpieczne, tak po prostu próbować coś samemu zrobić, no ale jednak pomyślałem sobie tak, no jest to punkt terapeutyczny, jest to terapia otwarta, są to ludzie, którzy zajmują się tym, do których inne osoby przychodzą prosząc o pomoc, do których są kierowane osoby, żeby im pomóc, no ale cóż, no tak się stało. Potwierdziło się to, co wcześniej mówiłem, czym się dzieliłem, że absolutnie ta terapia stacjonarna w moim przypadku, bo nie przeczę, że inna osoba z inną psychiką mogła odebrać to inaczej. Akurat ja trafiłem na taką terapeutkę, akurat ja trafiłem być może na taki dzień, być może na taką chwilę, a sam byłem zmęczony życiem, zmęczony byłem dniem codziennym, wszystkimi sprawami, szukałem pomocy, szukałem odpoczynku, szukałem wytchnienia, szukałem osoby takiej, z którą mógłbym się podzielić tym, która mogła mnie w jakiś sposób ukierunkować, pokierować, doradzić coś, jak to wszystko zrobić, jak nabrać siły, żeby
żeby żyć dalej w abstynencji. Niestety, tutaj tak się nie stało. Podzieliłem się tym z wami. To oczywiście są moje spostrzeżenia, to są oczywiście moje doświadczenia i jeszcze raz podkreślę to, nie przeczę, że w innym przypadku u innej osoby może się to sprawdzić. I podzielę się takimi spostrzeżeniami moimi. Ja jako osoba uzależniona, jako alkoholik, bardzo odczuwam taką samotność w tym moim problemie, w tym moim uzależnieniu. Mimo to, że dookoła jest rodzina, najbliższa rodzina, są znajomi i niby wszyscy wiedzą, niby wszyscy orientują się, niby wszyscy mówią tak, ja rozumiem, ale jednak to nie jest to, jednak nie jest, to nie jest to. To wszystko, co jest we mnie, ale jest we mnie też ten wewnętrzny człowiek i nie wiem, czy wy doświadczyliście czegoś takiego. Ja doświadczam tego cały czas, doświadczam cały czas dialogu. Dialogu ze sobą, dialogu z Bogiem. Jako osoba wierząca, jako osoba, która traktuje Boga poważnie, która nie lekceważy Go, która kieruje się Jego zasadami w miarę możliwości, oczywiście, prawda, nikt nie jest doskonały, tak jak może, a ja, jak wiecie, kieruję się miłością. Może to takie słowo zabrzmi tak banalnie, kieruję się miłością, cały czas mówię to, co czuję i kieruję się tą miłością. Kieruję się tą miłością do drugiego człowieka, kieruję się zrozumieniem. Jeśli ktoś ma jakiś kłopot, staram się być przyjacielem, który słucha, który jeśli ma coś powiedzieć, to powie to dobrze, tak żeby nie zranić kogoś, ale żeby mu doradzić. Oczywiście, jasne, nie jestem osobą, która będzie przyklepywał czyjeś problemy, będzie mówił wbrew wszystkiemu, to wszystko się ułoży, nie martw się stary, będzie wszystko dobrze, tylko przestań pić, tylko zajmij się tym, tylko zrób to, tylko zrób tamto, hola, hola, chwileczkę, to nie na tym polega. Nie na tym polega pomoc przyjaciela, nie na tym polega pomoc drugiej osoby i powiem jeszcze więcej, nie na tym polega pomoc terapeuty. Pomoc drugiej osoby, pomoc przyjaciela polega na wejście w tą dyskusję, wejście w tą rozmowę, zrozumienie takiego człowieka, nawiązanie takiego dialogu, skoncentrowanie się na tym, co mówi, zrozumienie tego, co mówi. I nie mówienie, nie rzucanie słów na darmo, nie mówienie za dużo. Ja jestem takim człowiekiem, który przeżywa to w środku i myślę, że nie ma takiego człowieka, który nie przeżywa. Może są gdzieś tam jakieś wyjątki. Ja przeżywam to wszystko w środku. Dziękuję Bogu za to, że mogę z Nim rozmawiać. Dziękuję za to, że tak jak mówiłem wam kiedyś, nawróciłem się i przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego serca. To nie znaczy to, może każdemu się wyda tak, aha, no jak przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca, jako Pana i Zbawiciela, jak już się nawróciłeś, no to kolego, nie powinieneś mieć już żadnych kłopotów, nie powinieneś mieć żadnych doświadczeń, problemów z piciem, ale to nie jest tak. Życie, moje życie, ja tak to widzę i tak to rozumiem, jest pewnego rodzaju egzaminem, jest pewnego rodzaju drogą, przez którą musimy przejść, przez którą musimy przejść, zaliczyć tą drogę, zdać ten egzamin, doświadczyć wszystkich rzeczy, różnych rzeczy. Każdy doświadcza czego innego, każdy doświadcza czego innego i każdy na swój sposób, każdy w inny sposób, ale to tak jest. To nie jest tak, że życie jest usłane różami, płatkami róż i każdy, jeśli następuje jakaś tam chwila zwrotna w jego życiu, nawraca się, przyjmuje Jezusa, ewentualnie kończy terapię, przestaje pić, ewentualnie zdrowieje, jest zdrowy albo też dostanie jakąś pracę i do końca życia jest już wszystko ok, jest szczęśliwy, tak jak w bajce, jeżeli długo i szczęśliwie, nie ma tak, bo życie to nie jest bajka. Przepraszam za te sloganowe słowa, ale tak jest. Życie to nie jest bajka. Życie to jest życie. I nikt nie powiedział, że to będzie łatwe życie, to będzie proste życie. I oczywiście każdy przechodzi swoje doświadczenia w życiu. Bóg patrzy na nas, jak te doświadczenia przechodzimy.
czy to zaufanie do niego mamy, czy poważnie traktujemy jego słowa, jak to wszystko przeżywamy. I ja oczywiście z pomocą Bożą wytrzymałem, utrzymałem abstynencję i po jakimś czasie, teraz opowiem Wam następny przykład, po jakimś czasie znów podjąłem taką próbę, ponieważ brakowało mi takiej rozmowy z drugim człowiekiem i pomyślałem sobie, dobrze, pierwsze to spotkanie, pierwsza ta moja chęć pomocy takiej gdzieś u terapeuty okazała się takim niewypałem. Pomyślałem sobie, że spróbuję jeszcze raz. Zapisałem się po rozmowie kwalifikacyjnej, byłem zakwalifikowany, zapisałem się na taką grupę terapeutyczną, o której bardzo dużo dobrego słyszałem. No, ale to już muszę teraz powiedzieć, że to były tylko jej opinie. No, skorzystałem z tego, poszedłem na tą grupę, pojechałem w zasadzie, bo to nie było blisko, to było poza miastem. Pojechałem na tą grupę pełen nadziei. No, każdy człowiek ma nadzieję, prawda? Zawsze jak zaczyna się leczyć, jak zaczyna pracować, jak gdzieś zaczyna coś robić, no to każdy człowiek ma tą nadzieję, że będzie dobrze, że uda mu się, że pokona jakieś trudności. Pojechałem tam oczywiście. Na samym początku już taki mały zgrzyt, opóźnione zajęcia o pół godzinki. Okazało się, że to było 40 albo 50 minut, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie. I powiem, żeby to było tak bardziej urealnione, był to rok 2016. I cóż, terapia. Każdy podzielił się swoimi doświadczeniami z minionego tygodnia. Było to spotkanie raz w tygodniu. Były komentarze, prawda, ja też oczywiście zabrałem głos, no bo trzeba być aktywnym, trzeba jakoś tam wejść w to wszystko, żeby po prostu nie być biernym słuchaczem tylko, ale żeby prawda, żeby uczestniczyć w tym. No i cóż, no ta grupa się skończyła. Oczywiście te nadzieje moje jeszcze zostały, uznałem to za jakieś tam, prawda, potknięcie małe, że te zajęcia były przesunięte. Ale już na drugim spotkaniu sytuacja się powtórzyła, te zajęcia znowu były przesunięte, znowu była ta sama grupa i następny raz było znowu to samo i następny raz to samo i ja naprawdę zacząłem w ogóle wątpić w to, zacząłem się zastanawiać, pojawiły się wątpliwości, pojawiło się zdenerwowanie, pojawiło się rozgoryczenie. A każda osoba, która jest uzależniona, na pewno wie, że takie objawy towarzyszą nawrotowi picia, takie objawy towarzyszą tuż przed piciem. W związku z tym byłem bardzo ostrożny i opowiem Wam, podzielę się tym ostatnim spotkaniem, które było, które przechyliło tą szalę, że ja zrezygnowałem z tego, zostawiłem to, żeby nie brnąć w to dalej, żeby nie zaszkodzić sobie. I tak jak zwykle to ostatnie spotkanie było opóźnione. Oczywiście wszyscy podzielili się swoimi jakimiś doświadczeniami z minionego tygodnia i ja byłem akurat na końcu, zostało mi 10 albo 15 minut całej tej terapii i zdążyłem powiedzieć tylko tyle, że oczywiście utrzymuję abstynencję, jest mi miło, że jestem tutaj z Wami, u mnie wszystko w porządku. I bardzo szybko dostałem od terapeuty odpowiedź zwrotną, to bardzo się cieszymy. I myślę, tak powiedział terapeuta, myślę, że na dziś to będzie wszystko. Skończymy to spotkanie. Dziękuję wszystkim i spotkamy się za tydzień, jak zwykle tutaj. No i po prostu miarka się przebrała. Pomyślałem sobie tak na spokojnie, sam do siebie mówiłem, idź do domu, przemyśl sobie to wszystko, pomódl się. Jak zwykle i z tym sobie daj spokój. Dałem sobie rzeczywiście spokój i potem przez długi czas miałem te przemyślenia właśnie, no ja. To są moje doświadczenia. Ja tak to przeżyłem, ja tak to odczułem. Tak się to odbyło w moim przypadku. I to jest bardzo niedobre. To jest bardzo niedobre i taka osoba, która na przykład nie pije miesiąc albo dwa i trafi na taką grupę i będzie słuchała, co komu się śniło, kto jaki obiad zjadł, komu żona gdzieś tam powiedziała przykre słowa, albo w pracy coś tam nie dał rady zrobić, to taka osoba absolutnie nie wyniesie z tego nic, a wręcz przeciwnie, po prostu wyniesie same negatywne emocje,
które jak najbardziej mogą przyczynić się do tego, że taka osoba wypije, że taka osoba przerwie abstynencję, no i nie będzie dobrze. Dlatego też w pierwszych częściach powiedziałem, że absolutnie nie polegam i nie polecam nikomu takich terapii stacjonarnych, bo w moim przypadku było to właśnie tak, jak wam opowiadałem w poprzednich częściach. I jak dzisiaj jeszcze troszeczkę dokładniej opowiedziałem, to o tych terapiach stacjonarnych. Życie toczyło się dalej. Ja byłem sam z Bogiem. Ja tak mówię, byłem sam z Bogiem, ale byłem sam, modliłem się. Prawda, miałem tą świadomość tego, że Jezus Chrystus jest, że czyni cuda, jest taki sam jak 2000 lat temu. Oczywiście jest Bogiem żywym i moja modlitwa nie była formułkami wypowiadanymi, takimi samymi, jak inni tam wypowiadają, jak są zapisane, ale po prostu prawdziwa modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, to jest rozmowa tak jak z drugim człowiekiem, to jest rozmowa tak jak z przyjacielem. To niby jest mój monolog, ale ja rozmawiam z Bogiem i po prostu jest to moim przywilejem i jest wspaniale pomyśleć. Ja to wiem i to trzymało mnie i trzyma mnie cały czas i dodaje mi wielkiej siły, dużej nadziei. Wiem, że Bóg jest po mojej stronie. Wiem, że jest moim kochającym ojcem, do którego mogę się zwrócić w każdej chwili. Czy jest to noc, czy jest to dzień, czy są to ciężkie chwile. W dobrych chwilach mogę podziękować. Kiedy się cieszę, dziękuję. Kiedy jest gorzej, dziękuję. Boże, dzięki Ci, że jesteś przy mnie. Dziękuję Ci, że mogę się do Ciebie zwrócić. Dziękuję Ci, że z Tobą mogę się podzielić tylko tym, co jest we mnie w środku, bo Ty najlepiej to rozumiesz, ty to rozumiesz, ty to rozumiesz. Ja to czuję, a ty to rozumiesz i ty możesz mi pomóc. I powiem teraz tutaj o takim moim ostatnim doświadczeniu na przekór wszystkiemu i w ogóle całkiem wszystko się zmieni tu w tej mojej opowieści. Spotkałem znajomą terapeutkę, która okazało się jest terapeutką uzależnień. I oczywiście umówiłem się na pierwszą rozmowę, nie na terapię, nie, umówiłem się na pierwszą rozmowę, na której miałem okazję porozmawiać. Porozmawiać o wszystkim, o życiu, jak to teraz jest w moim życiu, co się dzieje, jak to wszystko funkcjonuje, prawda? No i tak jak to normalnie się rozmawia z przyjacielem i oczywiście podjąłem terapię. Czy to była terapia? Można powiedzieć, że to była terapia. Podjąłem, nie podjąłem może, ale zdecydowałem się rozmawiać z tą osobą raz w tygodniu, spotkać się i porozmawiać o życiu, porozmawiać o moich zainteresowaniach, porozmawiać o moich problemach, o tym, z czym sobie radzę, z czym sobie nie radzę. I to okazał się strzał w dziesiątkę. W związku z tym mogę powiedzieć, że trafiłem na dobrego terapeutę, trafiłem we właściwym czasie, we właściwym momencie i oczywiście wszystko wypaliło. Także mówię jeszcze raz, poprzednie moje próby i wszystko to, co opowiadam, to jest mój punkt widzenia, to jest to, co ja przeżyłem. Ja opowiadam o tych wszystkich zdarzeniach. Jest też i takie właśnie i też przytoczyłem to zdarzenie, że trafiłem dziesiątkę, trafiłem na tego terapeutę i muszę powiedzieć, że to były wspaniałe chwile, no takie jak na oddziale zamkniętym odwykowym. Można powiedzieć, że też były dobre, też były wspaniale i też dobrze się czułem. Nie był ten klimat, no bo wiadomo, to no tamto inny klimat jest zupełnie, to jest zupełnie co innego. Daleko od domu, prawda, od rodziny, od wszystkich, od miasta, od pracy. Tutaj inaczej, niedaleko od pracy, bo tutaj w tym samym miejscu, niedaleko od domu, bo cały czas kontakt z domem, cały czas kontakt z pracą, cały czas kontakt ze znajomymi i kontakt z terapeutą. Czyli to wszystko się połączyło i zagrało i zdało egzamin. To mi bardzo, bardzo pomagało. Bardzo mi to pomagało. Z tego się cieszę. I tak jak mówiłem, dziękuję, że wysłuchaliście tego wszystkiego i wszystkim uzależnionym mówię tak, próbujcie wszystkiego, ale ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli macie przyjaciela, rozmawiajcie z nim o wszystkim, jeśli się tylko da. Rozmawiajcie się o jakichkolwiek swoich
planach, swoich decyzjach, gdzieś tam coś, jeśli chcecie podjąć jakąś decyzję, że będę się tutaj leczył, będę rozmawiał z jakimś terapeutą, żeby nie być z tym sam. Zawsze, jeśli rozmawiają o tym dwie osoby, ja nie mówię już trzy, no bo trzy to już dużo, ale jeśli dwie osoby rozmawiają o takich sprawach, to jest łatwiej, to jest dialog. Trzeba rozmawiać o tym z Bogiem, przed Bogiem. Trzeba myśleć, nie za dużo, bo można przekombinować, ale trzeba myśleć, trzeba rozmawiać i wszystko będzie dobrze. Oczywiście wszystkim, no to były te moje wszystkie historie, które mogłem opowiedzieć i na pewno nie będę mówił więcej, bo mogłoby się to okazać nudne, a mam jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy do opowiedzenia z mojego życia. Moje życie jest w ogóle całą jedną dużą historią, w związku z tym tutaj po prostu skończyłbym na tym. I chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy słuchali moich przygód z moim leczeniem odwykowym. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, utrzymania abstynencji wszystkim uzależnionym. Chciałbym życzyć tego, żeby wyciągnęli z mojej historii te najlepsze rzeczy, tych najgorszych, żeby się wystrzegali, żeby to było dla nich jakąś przestrogą i życzę wszystkiego najlepszego, powodzenia w rodzinach, dobrych układów, życzę dobrego przyjaciela, życzę dobrego kontaktu z Bogiem, co jest najważniejsze i życzę tego, żeby każdy z Was był szczery sam wobec siebie, żeby był szczery sam wobec siebie. Wtedy będzie cały sukces, cały sukces. Na dzisiaj bym skończył w tym odcinku, który nagrywam tutaj w moim mieszkaniu, w mojej kuchni, niedużym mieszkaniu, ale będę te wszystkie dalsze odcinki nagrywał już tutaj i mam nadzieję, że tutaj będzie, że będzie wszystko dobrze. Jestem pełen nadziei. Ja również bardzo się cieszę, bo była dla mnie to też terapia, przypomnienie sobie tych wielu, wielu lat, przypomnienie sobie tego mojego leczenia, przypomnienie sobie tych wszystkich różnych sytuacji, dobrych i złych. Jest to dla mnie duży zaszczyt terapeutyczny. Takie wystąpienie przed kamerą, takie wystąpienie przed Wami, to, że tyle osób nie słuchało, To jest naprawdę super. Dziękuję Ci Boże, że dałeś mi tą mądrość wysławiania się. Dziękuję Ci Boże za to, że mogłem podzielić się ze wszystkimi w miarę składnie i mogłem całego mojego wewnętrznego człowieka przyoblec moim językiem w te wszystkie słowa, które wypowiadałem. Zapraszam wszystkich do mojego kanału Nie Przerywaj na moje dalsze opowieści. Chciałbym się również podzielić troszeczkę moim życiem, jak to wszystko u mnie wygląda, żebym nie był jakąś pustą postacią tutaj. To jest bardzo ważne, żebym to po prostu powiedział. Jest to ważne tak samo dla mnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystkie komentarze z poprzednich odcinków i proszę, komentujcie mnie. Bardzo lubię czytać te komentarze, są dla mnie odpowiedzią zwrotną, jako dla człowieka, jako dla osoby uzależnionej od alkoholu, jako dla chrześcijanina. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia.